Finansów publicznych w studiu. Ja wiem. Jest U. Jak piszemy U, to proszę Państwa, może być wszystko. Od marketu począwszy. Ja nie koncentruję się teraz na symbolice, tylko koncentruję się na potrzebach. Bo jak przejedziemy, i Pan przejedzie tym. Ale ja powiem tylko tyle. Jeśli chodzi o to, żeby kiedyś tam powstała szkoła, to muszę powiedzieć, że na zieleni sportowej spokojnie będzie nazwie się szkoła, że szkoła mistrzostwa sportowego i ta szkoła się wybuduje. No okej, który jak Ty poszedłeś, zadałem pytanie odnośnie, bo to do tego tematu wrócimy za chwilę, odnośnie terenu wysokościowej. I zwróćcie uwagę, że nie tylko patrzymy pod kątem tego, że jest u nas w dzielnicy kawałek tylko przy Mierzei Wiślanej, tylko mamy duży teren. Panie, czy ja nie przeszkadzam? Nie chciałem panie przeszkadzać. I zadałem jedno pytanie. Gdzie w tym terenie na Manhattanie jest przeznaczony teren, duży teren pod zieleń urządzony, na co pani się zaśmiała i powiedziała to, co ja powiedziałem, że na lagunach. Nie mówiąc już o terenach publicznych, to wszystko pójdzie w naszą stronę. Okej, zostawmy ten zapis, to znaczy określmy sobie tam ten ZS, ograniczmy go, ten teren, tak jak żeśmy rozmawiali, niech tak zostanie. Proszę Państwa, to by brzmiał tak, teren... Wreszcie, ja bym właśnie nie mogę... Teren zawarty wzdłuż ogródku działkowych i przedłużenia ulicy Rosyjskiej w kierunku trasy ciepłowniczej przekształcić ZM na ZS, pozostałą część obszaru ZM zamienić na obszar ZW. Źle. Dobrze, tylko że nie w kierunku trasy ciepłowniczej, tylko w kierunku osiedla Aliska. Trasy ciepłowniczej, to tak jest. Pozostały teren ZM w tym obszarze zmienić na ZW. Obecnie można napisać w nawiasie obecnie zajmowanym przez ogródki działkowe. No nie wszystko. Ale tyle, czyli 25 w ogóle zostaje tam. Zmieniamy ten punkt, zmieniamy na ten punkt, bo doprecyzowujemy obszar, o którym mówimy, bo tam nie był doprecyzowany obszar. Dobrze. Wprowadzenie pasa ZU łączącego obszar przy ulicy Lipskiej, teren Płaszowa oznaczyć przecież pomiędzy odcinkiem wału na wschód od terenu ZU, zapisany co najmniej 50 metrów. To jest, proszę Państwa, ten obszar tutaj, żeby ten obszar zielony tutaj połączyć. No skoro tu, proszę zauważyć, że z tej strony wszędzie zostawia się pustą przestrzeń jako teren, która ma być ten do przeciwpowodziowy, dojeźdź do wału. To jest przerysowane ze studium, natomiast ten obszar wydaje się, że powinien tu być połączony z zieloną. Ale to jeszcze jest mało tego, że ten obszar w planie jest połączenie odpadnieś. Ten drugi, tutaj mnie bardziej chodziło o to, bo ja mówię, ja się powiem tak, ja się nie upieram, że tu ma być 50 metrów wału, nie? To jest jakby do dyspozycji, bo oni w tej chwili tu doszli zabudową zgodnie ze starym studium do wału. W planie mamy cofnięte o 50 metrów. Ja mówię, nie mam przywiązania do tych 50 metrów, a wręcz powiem szczerze, odwrotnie mam do tego podejście. No to jest uważam, że powinien zostać pas zieleni, może i nawet dotąd, natomiast bardziej mi też chodzi o połączenie z parkiem. O ten połączenie z parkiem. Żeby nie trzeba było, nie wiem, bałem wychodzić i. Bo można oczywiście przejść myśliwsko, ale bezpieczniej będzie, jeśli ktoś będzie chciał korzystać z tego kompleksu i z tego kompleksu, miał możliwość przejścia, niekoniecznie wychodząc na wał, czy idąc za wałem, tutaj i wracać tutaj już tak naprawdę przy mordzie. Poza tym ten element, myślę, że ten element będzie zawsze zatwierdzony, bo on chyba nie jest element gminny i to będzie tak naprawdę ślepy zapis, bo to jest chyba mord, to jest odrodzone. Więc jedynie tędy, jeżeli się uda połączyć tutaj za tymi zabudowaniami szklarni, gdzie mają, a tu jest działka gminna, więc tu się da to wykorzystać. O. Proszę Państwa, jeszcze jest jeden zapis, o którym tutaj było pytanie. Wprowadzenie zapis na obszarze Bagry, bo jak tam pojedzie Panie Tadeuszu, na Bagry Pana jedzie, tam jest obszar Buwoda. Tam jest ośrodek AZS-u i według tego tam jest projekty są tam w
w CIS-ie teraz i według tego zapisu, gdyby powstał kiedyś plan, to nie można by tam nic zrobić, bo na wodzie nie można, tam nie ma zabudowy. Żeby wprowadzić taki zapis, że wprowadza się zapis na obszarze Bubagry, możliwość rozbudowy i modernizacji przystani żeglarskiej AZS Bagry. I w punkcie 28 wprowadzane jest zwiększenie odludziny obszaru W Bagry do granicy zabudowy, jak jest z, oraz planu ZD zgodnie z miejscowym planem. To jest jakby dublowanie poprzedniego zapisu, ale chodzi o to, że Państwo już oczywiście, że Państwo nam podawali w Biurze Planowania Przestrzennego, że zasadniczo woda to jest to, co jest to ciemne, a to jasne, to jest otulina. Ale ta otulina, my jak popatrzymy na te plany, które tej projekty tutaj mieliśmy, to te projekty są dużo większe. I problem, że bagry są na dzisiaj niewykorzystane, czy w sposób właściwy, jest zbyt bliski zabudowy. Jak nie będzie otuliny, nie będzie można korzystać, ani z bagry będzie ze sobą korzystać. Tak, panie Cukro. Tylko, że dla mnie te dwa zapisy się sprzeczne są ze sobą w zasadzie, bo tu w jednym wniosku ja przeznaczenie na ZU, nie to już pokazuję ZN, tutaj na ZS, natomiast na ZS nie wiem, czy takie ryzyko nie niesie sobie fajnie, jeżeli powstanie sobie boisko do siatkówki plażowej, czy badmintona plażowego, natomiast dobrze jak powstanie na przykład kryta hala kortowa, nie? Chodzi o to, że ścieżki rowerowe nie będziemy mogli wykonać na tym terenie. A tam głównie chodzi o place do zabaw, place do zabaw, boiska sportowe, boiska w dłuższej nawierzchni. Mamy, były te projekty robione i tego byśmy nie wiem, czy byśmy mogli wykonać na zieleni urządzonej. Z tego czyli można, można, czy można, można wykonać, tylko jest kwestia powierzchni geologicznej czynna, nie? My i tak tam mamy niedużo, niedużo tego terenu, natomiast tu się nic nie kłóci, bo my tak naprawdę o AZS-ie, proszę Państwa, to musimy, mówimy o tym punkcie. O tym, ale tym punkcie. Także, ale my mówimy tutaj o tej otulinie, tak, ZS. No. Fajnie, że mamy w tym momencie istnieje jeden grup, ale za chwilę może powstać. Panie Jacku, ale na zieleni urządzonej albo ludzie będą intensywnie spędzać czas, czyli jest plaża, siatkówka plażowa, a po to, żeby tam były haszczowisko, to nikt tam nam nie przyjdzie. Ja nie chcę tam haszczowiska, tylko staram się dojrzeć też jakieś zagrożenia, które płyną z tego, że my tam ZS piszemy. Jeżeli tu jest fajna łączka, tak bardzo jest fajna łączka, jeżeli tu, dajmy na to, przyjdzie inwestor, który sobie tą łączkę kupi, będzie chciał postawić sieć do swojego klubu i hangar na przykład na korty tenisowe do squash, czy squasha, to też jest usługi sportowe, prawda? Jest. Ale nie, nie, nie. Ale jest drugi klub już przecież, jest, który jest bardzo rozbudowany. Ale ten klub akurat jest w obszarze MMW. No. Nie można ewentualnie zostawić ten pierwszy zapis, który komisja zaproponowała i dodać taki zapis, że w tym terenie powierzchnia biologicznie czynna powinna być obniżona na przykład, bo tutaj jest 80%, co rzeczywiście zgodzę się, że może być mało. Przy 80% to tam nic nie zrobimy. Dojdą, proszę pana, alejki, dojdą, teraz się robi ogródki jordanowskie, prace zabaw robi się w słusznej nawierzchni. To myślę, że może warto faktycznie rozważyć tą możliwość ZU z obniżeniem minimalnej wartości. Wartości, jeżeli chodzi o zieleń robiczniczych. A ten sportowy nie znamy, wiele wycieczki nie no, to zostawmy ten pierwszy zapis i obniżmy, nie wiem, co to 60% na przykład, czy to było 70%, teraz 80% na ZU. Wykreśliłbym to w niektórych przypadkach ZN, które tam jest, 22, bo wtedy w ogóle rzeczywiście nie ma ZN. Gdzie ten? Gdzie państwo? Co to jest? 22. Należy oznaczyć jako teren ZU w niektórych przypadkach ZN, jest w nawiasie. Gdzie ty czytasz? 22. A my jesteśmy przecież na 27. Ale 27 wiąże się z 22 bezpośrednio, to cały czas. To nie podajemy tutaj ilości tych zaleśnień biologicznych. Znaczy wykreślić faktycznie w punkcie 20a ten 2, ten to co jest w nawiasie. W niektórych przypadkach ZN, bo tak naprawdę to gdzie to ZN mamy? No. Mamy samą pewność, żeby zostawić jakby pod ZN. To macie rację. A poza tym nie bylibyśmy konsekwentni, bo jeżeli mówimy, że należy
należy przeznaczyć jako teren ZU w punkcie 22, a w terenie 28 mówimy, że jako ZBS. No dokładnie. Znaczy ja myślę, że punkt 20... Ale sam pan zaproponował na komisji, żeby budować tutaj kawiarnię, a boi się pan i wypożyczalnie sprzętu sportowego. Nie wiem, może był pan na zagospodarowanymi zbiornikami wodnymi, wie pan jak wygląda kawiarenka, która stoi na plaży czy blisko plaży, a wie pan też jak wygląda namiot, który jest na przykład podstawiony nad kotami. Znaczy, przykładowo. Ale panowie, teraz jest kwestia tego, że my w dwóch punktach do tego samego tematu różnie się odnosimy. Tak. Zaprzeczamy sobie, ja bym wejścia się z tym. Znaczy, no nie. Ten ZN trzeba skreślić w 22, bo to jedna sprawa. Ale to jest jedna sprawa, ale to dalej nie rozwiązuje problemu, bo w punkcie 22 mówimy, że należy te, które są jako w planie, jako ZP, ZI i US, w studium należy przeznaczyć jako teren ZU. Właśnie. Mamy problem, bo jak sami państwo widzicie, wyciągliśmy trzy elementy, czyli ZP, ZEI i US, które są w planie, czyli rozumiem, że usługi sportowe tu są, zieleń publiczna i ZI to pewnie będzie zieleń izolacyjna. Tak. Czyli trzy elementy my musimy połączyć w jeden jako ZU. I, no i generalnie mamy problem, bo Zygmunt by chciał dopuścić możliwość jakiejś tam zagospodarowania pod kątem sportu, które no może się okazać, że ZU nam nie dopuści, a pan Jacek boi się, że jak piszemy ZS, to znowu możemy dopuścić do zbyt wielkiego zagospodarowania kuba królowego. No i tu jest problem. Czyli na pewno trzeba zażonglować czynnikiem biologicznym i czynnym, dlatego że tam, proszę państwa, tego obszaru nie ma dużo. Znaczy, będzie bardzo mało, bo jak przyjdzie ścieżka rowerowa, rozumiem, że nie przeszkadza panu Jackowi ścieżka wejdzie, że to ścieżka powinna być. No nie, no ale no, to nie, no to jest tak, że rozumiem, że jak jest hala i na hali grają ludzie, to jest problem, a jak ścieżkę wyliczę, że ona ma przez tą powierzchnię to taką samą oddziaływanie, to nie ma problemu. No, proszę państwa, to jest ta sama, tylko jest inaczej, tylko że pokażę. No tak, no proszę pana, no przepraszam bardzo, no ścieżka, jakie ma oddziaływanie na teren, czy co? Przecież nie ma retencji. Taka sama sytuacja jest. No, ja panu powiem. Ma pan ścieżkę na ogrodzie, niech pan sobie w jakieś miejsce postawi ksiąg budy wysokości 10 metrów. Tej samej szerokości będzie również wysokości 10 metrów. No nie, mi chodzi o to samo. No, znaczy tak, wizualnie nie będzie to samo, ale jeżeli chodzi o oddziaływanie na grunt, jest to samo. Bo ta sama zlewnia, to samo co spadło wody na psią budę, co na tą ścieżkę, to no i tak nie wsiąkło. Ale problem polega na tym, że to co nie możemy teraz zrobić, to jest po prostu zrobiliśmy skansę. I możemy, ja się boję tego, żeby zbyt dyscyplinarne zapisy nie spowodowały, żeby nad bagami nie można było zrobić coś sensownego. Były już ostatnio projekty, zabrakło kasy, woli i paru innych rzeczy, bo były projekty opiniowane przez dzielnicę Boys, ogródków jordanowskich i paru innych rzeczy. Ja powiem panie Jacku tak, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i jego zapisy na przykład nie umożliwiły realizacji boiska Orlik w rejonie Bagów. No, plan nie dopuszcza na przykład lokalizacji boiska sportowego z ogrodzeniem, a Orlik musi mieć ogrodzenie. Ale ja uważam, że ta akwarium bardzo słusznie w tym momencie. No, ale teraz jak mamy przykład, że jak ten Orlik funkcjonuje. Ale poczekajcie, ale panie Jacku, ale nie. Ja podałem ten przykład tylko na zasadzie, że pewne zapisy w pewnych momentach, drobny szczegół, ogrodzenie, może spowodować, nie ma nieogrodzonych orlików i nie ma nieogrodzonych wojsk, bo rozumie, że korzystanie jest to na jakich zasadach. I przykład jest bardzo dobry, dlatego że pierwsza lokalizacja postawa to była w rejonie Bagni, bo tam była zdecydowanie lepsza, bo i funkcjonowała w Iblecie i były są dwie czy trzy szkoły wokół, jest blisko i mieliśmy operatora. Problem polega na tym, że rozbiliśmy się na ogrodzenie. Nie o działkę, nie o nic, tylko że brak jest zakaz godzenia.
boję się przy takich zapisach bardzo taki, bardzo w różny sposób rzucany uwag i tak szczerze powiedziawszy na pierwszy rzut oka słuszny, no bo któż nie jest za ekologią, któż nie jest za tym, żeby było zielono, miło, przyjemnie, świeże powietrze, tylko potem jak próbujemy z tego skorzystać, żeby coś było dla ludzi, to się okazuje, że nie możemy z tego nic potem zrobić. Chodzi, żeby nie chcę się rozwodzić. Panie Jacku, ja nie jestem na nie. Cieszę się, że pan dba o ten teren tak mocno, natomiast uważam, że te zapisy, które i takie restrykcyjne, spowodują, że tam się, jak się zmieni plan według tego studium, które by przeszło, nie jesteśmy w stanie nic zrobić. To co ustalamy? Ja chcę, się ale nie zgodzę. Nasza siła proszę. Funkcja dopuszczalna. Zabudowa usługowa w charakterze architektury ogrodowej, terenowe obiekty i urządzenia sportowe. Obiekty budowlane obsługujące tereny zieleni, takie jak wypuszczanie sprzętu sportowego, kawiarnie, cukierni oraz tereny cieplarnie, obiekty małej architektury, urządzenia wodne oraz obiekty budowli urządzeń infrastruktury komunikacyjnej i technicznej, które nie zmniejszają określonej wielkości powierzchni biologicznej czynnej. Więc to jest moim zdaniem, jak widzimy cały świat, jak jest. Niech pan pojedzie sobie nawet na Kryspinów, które mają bardzo wieziutko, nad morzami, przed jakimi zbiornikami wodnymi nie ma hal, nie ma odrodzonych orlików. Czy ja mówię o halach? Ja czy ktoś tu powiedział w ogóle o jakiejkolwiek kubaturze ochrony? Istnieje ryzyko takie. Z który pan opowiada, ma pan jakieś fobie na punkcie stawiania hal? Proszę pana, nie ma ludzi, na tym nikt nie zna. No, wystarczająco mamy przykładów. No gdzie jest podgórze postawy nowe? Jak zapisy, które niby są, odpowiednio chronią tereny, po którym społeczeństwo oczekuje tak naprawdę zdecydowanie innego przeznaczenia i chciałaby. No właśnie, to mówiłem tam o Lipskiej, no to jakoś tutaj nie było takiego. Nie. Ale słuchaj, czytaj dokładnie. Ale czy my nie chcemy ludziom tego, żeby dać, żeby nie było, żeby tylko z szybami tam nie chodziło? Nie za to, żeby tam nie można, chodzę sam na bagnie, nie jestem za to, żeby tam nie można było spędzić miło czasu także w sposób sportowy. Ale ZW nam to dopuszcza, wystarczy obniżyć wielkość powierzchni biologicznie czynnej. Pod warunkiem, że nie będzie, że jest powierzchnia biologicznie czynna i zostanie ruszona. Zresztą, proszę państwa, no, jest to różnica w podejściu, że to mi tak w ogóle nie dotyczy 10 czy 15 lat, ale jest to pytanie, czy to będzie wytargiwany teren, będzie jedna świadomość, brak zagospodarowania tam na terenie nie powoduje życie pustki. Tam co kawałek jakaś działka, jedna, druga odwłaszczana, wytargana. Znaczy, na dzień dzisiejszy mamy plan. No jest, on zabezpiecza, ale jak się ten plan zmieni, i nagle będzie ustawa, że trzeba robić według nowego, bo tak... No, dlatego jest zmiana studium i chcemy wprowadzić takie zapisy, które przy zmianie planu zabezpieczą nam ten teren. No. Tak, mówicie, że przyjaciel przyjaciela i za chwilę będzie przyjaciel budować sobie tak. Ale na tej zasadzie tego terenu nigdy nie będzie. Ale to jest tak cenny teren, że należy odwrócić. Po pierwsze, że ona jest wszystko cenne. Nie widzę nic niecennego na tej dzielnicy. Chyba, żeby coś tam jest coś. No Korun powstał i niech pan ruszy teraz swoich kolegów z prawej i z lewej, żeby cokolwiek, proszę pana, pogodzimy teren. Zajmie się pan tym, zajmie się pan tym. Może pan prezydent nie się zajmie tym. No może pan się zajmie tym. Nie, no bo widzicie, że to jest tego, że mamy rozmowę. W ten sposób, jak chcemy dyskutować, to ja nie będę dyskutował na ten temat. Zakończyłem dyskusję. Jak ma pan jakieś uwagi, proszę pana, bo sztuka kompromisu jest taka, panie Jacku. I z całym szacunkiem. Ale z całym szacunkiem. Pan jedną rzecz uważa, że jeżeli pańska uwaga jest przyjęta, jest ok. Jeżeli ktoś ma inne zdanie, to pan cały czas drąży, dlaczego nie? Odpowiedź jest taka, zakończam dyskusję w tej materii. Możemy złożyć poprawkę, będziemy głosować. Nie możemy dojść do konsensusu w tej sprawie. Możemy przesuwać moje rzeczywiście uwagi każdą bo nie możemy. Ja zabieram do tej sprawy bez sensu, albo panie Jacku, dyskusję pana na tej sprawie. Nie, ja jeszcze chcę wrócić do punktu 25. Czy on zostaje w takim zapisie, jak mamy w projekcie zarządu? Nie, bo nie jest przedyktowany czy pisany. Przepis nie. Nie, inaczej jest. Panie, ale zmieniamy go na ZS. Proszę? Zmieniamy go na ZS, ograniczamy ZS. Pomału. Ja przeczytam może. No właśnie. Teren zawarty wzdłuż ogródków działkowych i przedłużenia ulicy Myśliwskiej w kierunku osiedla Lipska przekształcić ZN na ZS, pozostałą część w obszarze ZN zamienić na obszar ZU. Proszę państwa, w takim układzie nie udzieliłem panu głosu, za chwileczkę panu udzielę. Po prostu wydłuża się dyskusja, nic się nie posuwa do przodu. Zwiększenie oduliny bagny na granicy
Będzie zabudowy jako teren ZS zgodnie z miejscowym planem. Jeśli, proszę Państwa, będziemy musieli wybrać pomiędzy zapisem i to będziemy musieli przegłosować, to te dwa zapisy na siebie się są sprzeczne. Obszar punkt 22 z 28. I tyle. Proszę, Panie Sek. Bo chodzi mi teraz o to, jeżeli zostanie to ZS, to ja rozumiem, że spór jest jakby tam pomiędzy tym wszystkim. Jeżeli zostanie ZS, my też jakby nie określamy parametrów tego ZS, jeżeli chodzi o jakieś parametry biologicznie czynne czy zabudowy. Więc albo jeżeli już chcemy wprowadzić ten ZS, to zastanówmy się, bo dalszym krokiem by było to, jakie chcemy parametry, tak jak wprowadziliśmy tam bodajże chyba przy którymś tam punkcie, że przy kolonie chyba, prawda? Że wprowadziliśmy na ZU, wprowadziliśmy ZS z możliwością kubatury do 20%. Bo jeżeli zostawimy tutaj to ZS, no to dobra, zmieniamy z ZU na ZS, zmiana symboliki. Ale dalej nie mówimy o powierzchni biologicznie czynnej, dalej nie mówimy o zabudowie kubaturowej, bo wprowadzamy nowy parametr. Dalej nie mówimy o wysokości, chyba że zostawiamy to do dowolności biura planowania. Powiem tak, nie ma jeszcze ZU, bo na dzisiaj możemy się odnieść do studium, które do projektu studium i wszędzie jest, proszę Państwa, MNW. W związku z tym, to jest mówienie o czymś, czego jeszcze nie ma, nie ma ani jednego zapisu, ani drugiego. Jeśli będzie zapis, przegłosujemy zapis 22, wiadomo, że będziemy się musieli wysuwać z zapisu 28. Natomiast zapis numer 22 nieprecyzyjnie mówi, jaka ta linia też powinna być. Dziękuję. Znaczy, nie, nie tak do końca. Dlaczego? Bo mamy w ZU, mamy określone parametry. Tak. Jeżeli poszlibyśmy w ZU, to mamy parametry. Jeżeli mówię, wprowadzamy, chcemy wprowadzić ZS, to wydaje mi się, że tak jak analogicznie zrobione zostało przy krzemionkach u góry, że zmieniliśmy zakres ZU na ZS, określając również parametr przynajmniej kubaturowy. No, a tutaj nie mamy, no więc albo powinniśmy pójść tu krok naprzód, bo ja rozumiem, że jeżeli pójdziemy w kierunku ZS, to powinniśmy też określić jakieś parametry, przynajmniej jakieś tam podstawowe. No bo ZS to znaczy, to dopuszczamy kubaturę krytycznie. Ja myślę, że musi być dopuszczona kubatura. No dobra, ale proszę pana, pańskie zdanie jest, że nie. Może pan chodzić do wybudki, a ja uważam, że powinna tam być na przykład parę jakichś miejsca szalety. Możemy się różnić w tej sprawie. Pana to tak w tym momencie chyba troszeczkę przesadził, bo szalety to dopuszczone zostało na ZS. Ale proszę pana, może mieć pan inne zdanie? Pan się wzburza w rzeczach, ja się nie powinien. A może rządzę, czy ja to pana piję? Tak, widzę, że widzę, nie piję do mojej opinii, mojego tylko domu. Nie, bo pan to, ale nie chcę personifikować tego. Punkt 28 wycofać, a 22 rozszerzyć, doprecyzować to, co mówimy wszyscy. Myślę, żebyśmy byli wszyscy tutaj. My przygotujemy zarządu państwu jedną wersję, będzie jeszcze przerwa. Państwo, jeżeli tak przygotują, nie, w tej widzę sprawie nie ma. Ale no, trzeba rozszerzyć o to, co tutaj jest o tej obszarze. Mam propozycję, żeby, bo nie wyjdziemy na zasadzie konsensusu, przygotować te rzeczy, które są rzeczami spornymi, jako odrębna poprawka do osobnego przegłosowania. Bo rozumiem, że większość rzeczy jest konsensus. Tak. Zarząd przyjmie to jako te przedyskutowanie jako autopoprawkę i przedstawi całą poprawkę globalnie, natomiast kwestie sporne, czyli na przykład ten punkt, jako oddzielna poprawka do przegłosowania, że jeżeli ją przegłosujemy, to albo wchodzi, jeżeli nie przegłosujemy, to szukamy innego rozwiązania, natomiast jeżeli nie przegłosujemy, ktoś nie będzie głosował, bo jest to w całości, to uważamy cały, co uważam, że jest dwóch. Znaczy, odwrotnie, najpierw powinniśmy przygotować i przegłosować te pojedyncze punkty, tak żeby ten wybrany punkt wrzucić do całości. Nie ma znaczenia. Myślę, że tak. No tak. Nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia. Tą sprawę już przedyskutowaliśmy, jak będziemy robić. Idziemy dalej. Na razie ta sprawa jest forma. Na razie 22 i 28 jest znak zapytania. Ja chcę powiedzieć tylko tyle, że gdyby ktoś kiedyś chciał zmienić obieg kubaturowy i zbudować tam stanicę, tam, gdzie mają w chwili obecnej, kiedyś miała Płaszowianka,
Wcześniej miał dużo starości, a teraz ma jakiś klub Omega. Mówił to, że jakiś rodzinny nie mieliby możliwości, w ogóle nic tam zrobić i skazani są. Ale skazani są do śmierci technicznej w blaszach. To jest, nie ma takiej możliwości, bo to jest to samo, co mówimy o AZS-ie. To samo, co o AZS-ie. Miejmy świadomość tych zapisów, ale... O co wnioskujemy, żeby zmienić dokładnie? Nie, tam powstaje, proszę pana, wtedy zabudowa kubaturowa, bo gdzieś tam to wskazane. A na zabudowa kubaturowa, oprócz kibelka i domu ogrodnika na zasadzie jakiejś altanki, nie dopuszcza na zieleni urządzonej żadnego takiego budynku. Także... A to ma być rekreacja na spokój. Ja chciałam wrócić do punktu 21. Proszę. Chodzi mi o... Moment. Nie, dobrze, to chciałam wyjaśnić pewne sprawy. Chodzi o tą wysoką zabudowę. Tam jest objęta ulica Koszykarska wysoką zabudową, tej intensywnej, wielorodzinną, średniej i wysokiej intensywności. Można to podnieść w górę, tak się wygląda. Bo ja tak rozumiem, że wchodzi Koszykarska, tam jest zabudowa, no właśnie, tam jest zabudowa typowo jednorodzinna. No pani Elu, no co pani powiedziała? Czy Koszykarskiej? To jest ale nie wysokiej, nie tej wysokiej zabudowy. Ale tutaj mamy granicę. No właśnie. I po tej stronie, pani Elu, gdzie są działki, czyli od pani strony, bo pani gdzieś tutaj mieszka. Ja tam mieszkam, jak piszę, no. Tu gdzieś pani mieszka, to pani jeszcze w MW. No właśnie. A tutaj jest MNW. Aż tam tu jest osiedle Księdza Turka. Tak, wiem. A tu jest, proszę pani, tam nie jest... Tam się zgadzam, tak. No. I tam mieszczymy też. A tutaj to jest miejsce. A to, proszę panią, jest MNW, tu jest granica. A tu chcemy przewrócić ten teren dla ogrodu działkowy. No to dobrze. Panie Elu, pod kontrolą. A się zatłuka, się więcej nie tam nie wsi się na Księdza Turka, choćby chciał chyba, że służyć. Ale mi chodziło o te domy jednorodzinne. Czyli ta poprawka, pani wycofuje pani tą poprawkę? No bo jak pan powiedział, że nie ma możliwości zapisu, żeby tam był zapis, zamiast zmienić ten zapis na dopuszczalny na podstawowy. Chodzi mi o to, nie da się. Bo byśmy musieli zmienić tam, jeżeli chodzi o dom kultury. No nie da się, te zapisy są na tyle ogólne, pani Elu, że tam się wszystko zmieści. Tak, nie chodzi do tej dyskusji początkowej, że to jest studium, bo nie jest miejscowy plan. Ona musi mieć na tyle stopni, bo by planiści nie mieli co robić. 49. Dobrze. Proszę państwa, jednostka 49. Zmienić przeznaczenie terenu ZN pomiędzy zabudową przy ulicy Golikówka. To jest największy obszar. A planowaną pracę ciepłowniczą na ZU, które dopuszcza budowę układu komunikacyjnego zgodnie z wariantem 3. To jest akurat tu. Znaczy to i chodzi o ten odcinek, jak ten drugi wyższy. To są te dwa, które się pojawiają, tylko dlaczego się pojawiają tu? To. Dlaczego? Który teraz poprzemy? 49. 49, dobrze. 29. Czy dobrze, to będzie konsekwencja przeniesienia tam? Konsekwencja, bo się to musi wyciąć na lewo. Tu jest opinia pozytywna, zmiana przeznaczenia terenu ZN na ZS pomiędzy Brobela a planowaną trasą S7. Tu jest wniosek, żeby na terenach tam, gdzie jest wspólnota pastwiskowa, żeby mogła powstać infrastruktura dla, sportowa dla osiedla Przewód. Ja chyba jeszcze przesunął w tą. To jest ten obszar. Ustalić wskaźnik wysokości zabudowy na UH9. Proszę państwa, UH, a czemu tu nie muszę ustalić? Proszę państwa, i tu jest, proszę państwa, planowany studium, miejsce pod hipermarket, czyli te usługi, sklep wielkopowierzchniowy. I nagle się okazało, tu mamy ulicę Brobela, proszę zauważyć, że ulica Brobela znalazła się po terenie, po stronie UH. Czyli oznaczałoby, że ci ludzie stąd tutaj nie będą mogli się nijak tutaj rozbudować, bo będą miały warunki tych usług wielkopowierzchniowych. I tam w następnej poprawce jest wydzielenie tego obszaru. Przeciągnięcie.
przeciągnięcie tej linii, tak żeby oddzielić, żeby to było po stronie MN. I ona się powinna łączyć ten obszar tu, o i tu w tym artykuł nieruchomości. Proszę Państwa, ująć w opisach. Rozumiem, że ten punkt odnośnie wysokości, mimo że wiemy, że to jest, przenosi się wysokość z pół. Ale dobrze byłoby, bo to nie wynika z tekstu. Dobra. I pozostawiliśmy, proszę. Moje drogie panie, ja nie wiem, o czym mówimy. Ale na temat, ale ten. Ale przeszkadzacie.